Jacek Niesienkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest pan profesor Andrzej Żapliński, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzia gorszego sortu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Dlaczego zdecydował się pan na wywiad Rzeka z Janem Osieckim zatytułowaną właśnie sędzia gorszego sortu? O, pan redaktor Osiecki, znakomity polski dziennikarz, śledczy także, chodził parę miesięcy za tym, żeby przymusić mnie do tego, żeby zacząć rozmawiać. A profesora Żeplińskiego nie da się łatwo przymusić do czegokolwiek? No trudno, tak. Bo jakiegoś haka Jan Osiecki miał na pana? No, mamy, wie pan, koło 1700 profesorów i doktorów habilitowanych prawa. No to niech innych też pytają. Życie każdego człowieka jest interesujące, tylko potrzebni są dobrzy, inteligentni dziennikarze. I to mogą być historie mówione, czyli zapisane, mogą być takie jak w tej książce. I miałem jedno oczekiwanie od Osieckiego, żebym ja sam o sobie się czegoś dowiedział w wyniku tej rozmowy. Rozmawialiśmy szereg razy, to było, no, myślę, że dobre 50 godzin. I rezultat tej wspólnej pracy redaktora i mojej, to jest ta książka. Czego pan się dowiedział o sobie z książki Sędzia gorszego sortu? Myślę, że tego, że tak naprawdę nie wiem dlaczego wtedy, kiedy przyszło mi, ja nie szukałem tych sytuacji związanych z Trybunałem, zresztą wcześniej też nie. Byłem autorem ustawy o IPN-ie, współautorem ustawy o lustracji. Też nie zabiegałem o to. Inni wiedzieli, że mam umiejętności pisania prawa i proponowali mi. Wtedy już byłem długo po habilitacji przed profesorą napisanie ustawy o IPN-ie. To było wyzwanie. Potem nad tym projektem jeszcze pracował profesor Kulesza z Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Paczkowski z Instytutu Studiów Politycznych i myślę, że dostarczyliśmy wszystkim bardzo dobrego produktu i legislacyjnego razem z Kuleszą i takiego, który służy takiemu bardzo dobremu, nowoczesnemu badaniu polskiej historii. Nie takiej, że ciągle uważamy się za ofiarę, wyciągamy jak niewolnik łapę, dajcie nam, bo nam się należy. Tylko narodu, który w tym obszarze, który na przykład IPN bada, ma swoje zasługi dla Europy i dla świata. I taka była idea tej ustawy. I w dalszym ciągu jest oczywiście, ta ustawa dzisiaj jest mocno zmieniona, ludzie są zmienieni. Ale dowiedziałem się, że właśnie, że być może miałem szczęście, że jestem człowiekiem. Czasami o sobie już wcześniej mówiłem, ty Żepliński masz szczęście. Jak pracowałem w Rzymie 2 lata, jak mieszkałem z jednej strony placu Świętego Piotra, a mój instytut się mieścił po drugiej stronie Tybru. Codziennie co najmniej 2 razy przechodziłem przez ten plac i mówiłem do siebie, Żepliński, ty masz szczęście. A przecież nie planowałem tego. Wcześniej nie byłem w Rzymie, nie wiedziałem, gdzie będę mieszkał. Zaczął się od Kanady. Niejednokrotnie pracował pan za granicą, mógł pan wyemigrować, miał pan takie propozycje. Dlaczego pan się nie zdecydował wyjechać z Polski? Nawet w takich czasach za komuny mógł pan wyjechać i co? Dlaczego pan nie skorzystał z tej szansy? Żyłoby się panu lepiej. No moja rodzina to rodzina emigrantów. Mam praktycznie wszędzie, jak dodam do tego rodzinę mojej żony. Moi dziadkowie byli Amerykanami. Więc można powiedzieć, gdybym chciał, to bym został. Nie dlatego, żebym prosił. Inni mnie oceniali, profesorowie uniwersytetu i proponowali. Ale żona powiedziała, że chce. Jej rodzice byli już mocno starsi w końcu lat 70. Taką decyzja by oznaczała, że zostawiam dziecko, starszą córkę, bo żona na pewno by nie pojechała. Nie dlatego, że się bała, po prostu
zachowała się odpowiedzialnie wobec swoich rodziców. Czyli jest ktoś, kogo profesor Andrzej Żopliński się słucha, to jest żona. Żona i córki mają jakiś wpływ na mnie też. No i ludzie. Oczywiście słucham ludzi. Z książki możemy dowiedzieć się wielu zaskakujących informacji. Ja nie będę zdradzał wszystkich, zdradzę tylko kilka. Pan bronił m.in. Jerzego Urbana, ojca Rydzyka, Mariusza Kamińskiego, obecnego szefa służb, również środowisko Gazety Polskiej. Jak to się wszystko działo? No, byłem obrońcą, wtedy można powiedzieć zawodowym obrońcą praw człowieka. Helsińska robiłem... Fundacja Praw Człowieka. Tak, no nigdy nie byłem na etacie w Fundacji Helsińskiej, to była zawsze umowa śmieciowa, bo ona mnie zadowalała, a fundacji oszczędzała te wydatki, konieczne podatki tam na... Ale wyciągnął pan rękę do Mariusza Kamińskiego po tym, jak on i jego środowisko Ligi Republikańskiej obrzucili Aleksandra Kwaśniewskiego, parę prezydencką, jajkami we Francji. Pan Lisiewicz, który chyba dzisiaj... Z Gazety Polskiej. Tak, on się zwrócił do mnie i badałem sprawę i udało się to załatwić w taki sposób, że to, co oni zrobili, zostało potraktowane przez ofiarę, czyli prezydenta Kwaśniewskiego, jako dość zabawny incydent i błąd jego ochroniarzy, którzy powinni mieć ze sobą parasole, choć pogoda była piękna, to ochroniarze mają taką zabawkę jak parasol, żeby ochronić między nimi przed jajkami. To, o co pytałem tych ludzi, to oto trzy jajka były mocno na twardo ugotowane. Powiedzieli, nie, że były świeżutkie. No to świeżutkie nie... Nie ma zagrożenia. Nie ma, tak. A da się osłonić spokojnie każdego prezydenta i każdy zasługuje na szacunek. Jest pan obywatelem, honorowym obywatelem Ciechanowa, zresztą, w którym pan się urodził. Bardzo konserwatywne miasto i powiat. Ale rządzi tym miastem i bardzo dobrze. Najmłodszy prezydent w miasta w dzisiejszej Polsce. Wielkim z PSL-u, tak. Natomiast miasto super konserwatywne. Krewni mojej mamy w czasie wojny byli partyzantami, ale specjalnie w rodzinie takiego zacięcia żołnierzy wyklętych nie było. Przede wszystkim to byli rolnicy, którzy bronili swoje gospodarstwa. Ale ja nie o partyzantach, rolnikach i żołnierzach wyklętych, ale o laudacji na pańską cześć, bo kiedy pan został honorowym obywatelem Ciechanowa, to laudację na pańską cześć wygłosił Jan Maria Jackowski, obecny senator Prawa i Sprawiedliwości. To prawda, Jackowski mnie lubi. Ponieważ wciąż jest, pana lubi? Jest senatorem. Tak. Wszyscy, no, często go telewizory pokazują, znamy go i wiemy, jak się wypowiada. Jest senatorem z mojej rodzinnej ziemi, więc naturalny, i wtedy też był senatorem, już był senatorem. W naturalny sposób został zaproszony przez ówczesnego prezydenta i Radę Miasta. W sumie Ciechanów jest bardzo skąpy w nadawaniu tego tytułu, jeszcze wybitna pani profesor, bardzo wiekowa już Mossakowska, specjalista od pediatrii. Jej mąż był prezesem Polskiej Akademii Nauk. No ona jeszcze jest honorowym obywatelem miasta Ciechanowa. Dla mnie to był ogromny zaszczyt. Gdzieś te pana ścieżki przez te życie pańskie zawodowe przecinają się z politykami dzisiaj Prawa i Sprawiedliwości. Z Jarosławem Kaczyńskim pan też się zna wiele, wiele lat. W książce zdradza pan Jankowi Osieckiemu pierwszy raz o tych dwóch spotkaniach z emisariuszem prezesa. Kiedy był ten spór o Trybunał Konstytucyjny i wydawało się, że może uda się go jakoś polubownie załatwić i dojdzie do kompromisu między panem a Jarosławem Kaczyńskim przez tych emisariuszy. Dlaczego nie udało się wtedy, myśli pan, dojść do porozumienia? I pan Jarosław Kaczyński chciał dojść do porozumienia, czy od początku planował przejęcie Trybunału Konstytucyjnego i tylko Żopliński stanął na drodze? To, co na końcu pan powiedział, jest prawdą. Myślę, że no, rzeczywiście podjął taką inicjatywę, bo przecież to nie ja zabiegałem o to, żeby do mnie ktoś przyszedł, tylko ktoś od niego poprzez bardzo znanego prawnika zaproponował rozmowę. Na pewno pan Kaczyński wiedział, czy
jego ludzie byli o wiele bardziej przygotowani do rozmowy ze mną niż ja z nimi. Ja tak jak z panem rozmawiam, bo to może być interesujące dla ludzi, a rozmawiałem z tym emisariuszem, bo to było ważne dla Trybunału. Jeżeli pan Kaczyński spodziewał się, życzę mu zdrowia każdemu choremu teraz, no wtedy był przecież zdrowy. Jeżeli myślał, że ja nie wiadomo za co sprzedam Trybunał Konstytucyjny, czyli Konstytucję. Trybunał jest tylko emanacją porządku konstytucyjnego. A oni wtedy już parli do absolutnego zniszczenia z niezależności sądownictwa, trójpodziału władzy, rządów prawa, demokracji parlamentarnej. Więc chodziło, Kaczyński to bez wątpienia sprawny polityk, więc myślę, cenię pana Jarosława Kaczyńskiego, że chciał obniżyć koszty. Dobry polityk obniża koszty tego, do czego dąży, po co ma zwiększyć. Nie udało się, bo Rzepliński nie poszedł na kompromis. No nie mogłem pójść. To bym na plusy do gęby publicznie. Ale nie kwestia wstydu mną kierowała, tylko odpowiedzialność. Skoro złożyłem przysięgę, dla mnie przysięga to jest coś bardzo ważnego i w pewnych momentach absolutnie najważniejsze. Ale i tak nie udało się panu ochronić Trybunału Konstytucyjnego przed przejęciem. Dzisiaj na jego czele stoją osoby nie kryjące swoich bliskich relacji z rządzącymi. Wie pan, wtedy no nie trzeba być geniuszem, za którego niektórzy go uważają, żeby wiedzieć, że moja kadencja się kończy po roku. Bo tak stanowi konstytucja wprost, więc to co starali się, no to to myślę, że po prostu chodziło o to, żeby to było taniej, że ja zresztą zaoferowałem, to z książki chyba wynika, że jeżeli się cofnie, ugnie przed konstytucją, czyli mówiąc bardziej twardo, pójdzie na kolana przed porządkiem konstytucyjnym, przestanie go niszczyć, a swoje reformy, które to wynika z orzecznictwa Trybunału, również każda zwycięska koalicja, tak naprawdę nikt wtedy, jak pisana była konstytucja, nie myślał, że w Polsce będzie jakaś, zwłaszcza wtedy, kiedy była pisana, Sejm był rozdrobniony, że się da to załatwić w taki sposób, że jedna partia będzie mogła obalić porządek konstytucyjny. Te zabezpieczenia były napisane na rzeczywiście nawet bardzo skłócony Sejm, ale jednak Sejm pluralistyczny, gdzie demokracja parlamentarna hamuje jakieś zapędy, czy to radykałów prawicowych, czy lewicowych. I w efekcie konflikty, kryzysy, one służą demokracji, bo pozwalają lepiej reagować na to, co po 5 latach się wydarzyło. A dzisiaj, jak wiemy, w związku z rewolucją informatyczną świat pędzi do przodu. Co roku wszystko jest mocno inaczej. Czy ktokolwiek w Europie tamtej myślał sobie, że będzie kryzys polski, jak mówią specjaliści na Zachodzie i mówią z troską, a nie z radością. Ale jest kryzys włoski, nie wiemy, czym to się skończy. A Włochy to jednak o wiele bardziej, niestety, wolałbym, żeby było odwrotnie, bo istotne państwo dla samej esencji Europy jest to założyciel tego procesu jednoczenia się Europy. I nagle się okazuje, że mogą być jeszcze większym problemem z perspektywy artykułu 7 niż Polska, aby tak nie było. Jak to może wpłynąć na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie Polski wdrożenia tego artykułu, ewentualnie 7? Nie chciałbym być w jej skórze, bo naturalnie są w dalszym ciągu inne problemy. W dalszym ciągu jest agresywna Rosja, niezakończona wojna w Ukrainie, płonące południowe wybrzeże Morza Śródziemnego. My tego nie... No dobrze, ale to co, Komisja Europejska odpuści? Ona chce dojść do porozumienia? Absolutnie nie. Nie. Do porozumienia tak. Do tego, że załóżmy, nie wiem, wiele miesięcy temu ostatni raz rozmawiałem z Timmermansem, żeby cokolwiek powiedzieć. Na tyle, na ile go poznałem, a znam się umiem rozpoznawać ludzi. To jest
bardzo rzetelny prawnik, świetny polityk, nieustępliwy człowiek, który stoi na gruncie wspólnych wartości, które są dokładnie takie same w naszej konstytucji, jak zapisane w przepisach Traktatu o Unii Europejskiej, podpisanego przecież przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ratyfikowanego przez naród w formie referendum. Unia, która no, musi się też rozwijać, no, jest tutaj w takim krytycznym momencie. A im bardziej krytyczny momencie jest Polska. Mówimy dzisiaj o tym, ile będziemy mieli mniej funduszy. Czy znowu to jest wypowiedź kogoś, kto naprawdę lubi być zależny, taką ma osobowość półniewolnika. Nam się należy, bo będzie mniej dostaniemy. Jakie cholera mać mniej dostaniemy? To są nasze pieniądze unijne. My co roku więcej przyczyniamy się. Premier mojego rządu kłamie, mówiąc o tym, ile my dokładamy do Unii. Nie, to wynika z nasz produkt narodowy rośnie i tam procentowo w każdym milionie euro wspólnego budżetu jest coraz więcej euro polskich i się powinniśmy cieszyć z tego. Z tego my dostajemy o wiele więcej niż inni, no bo jesteśmy biedniejsi. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mają taką osobowość półniewolniczą? Tak. Zdecydowanie, dlatego wszystkie to celebrowanie naszych ran, naszych klęsk, to jest osobowe z punktu widzenia politycznego półniewolnika właśnie. Takiego, który ciągle uważa, że ci panowie to mu zabrali, okradli go, krowę mu wzięli. Ale Franz Timmermans słyszy, że jest lepiej. Profesor Czaputowicz, nowy minister spraw zagranicznych, prowadzi ten dialog chyba znacznie zręczniej niż prowadził go Witold Waszczykowski. Również Mateusz Morawiecki wydaje się być osobą bardziej nastawioną kompromisowo niż Beata Szydło. Nie ma pan takiego wrażenia, że oni wychodzą naprzeciw Komisji Europejskiej i wkrótce do tego porozumienia dojdzie? Wie pan Morawiecki, tak samo pani Szydłowa, to z mojej perspektywy, to były żarty. Używam tego pojęcia, bo ponad rok temu miałem okazję rozmawiania z sędzią The High Court w Londynie. To jest sąd najwyższy. Wyższy sąd. Jeszcze jest teraz sąd najwyższy. I on mówi do mnie tak, powiem to po polsku. A moja pani premier to żart. A wtedy pani Szydłowa jeszcze była też naszym premierem. Ja powiedziałem, moja też. Pani premier Wielkiej Brytanii jest żartem. Nie jest w stanie udźwignąć tego, co narobili. Pan Cameron był żartem. Mateusz Morawiecki dla pana też jest żartem oczywiście, jako premier? No, facet mówi z sufitu, bierze dane. Kłamie, opowiada jakieś rzeczy o 22 mostach. A czy ktoś mu, jeżeli chciał o tym, czy on spontanicznie to mówi, czy mu to przygotowują? Czy z tego wynika, że aktualnie w Polsce nie budowane są żadne mosty nigdzie, że w Warszawie nie ma tyle mostów, ile jest? Gdyby on powiedział, nowy program Mosty Plus, czyli budujemy mosty z Europą, naszą naturalną Europą, czyli zachodnią, to bym powiedział, nie, ten facet rzeczywiście ma coś do powiedzenia, coś zaproponowania i dla Polaków, i dla Polski. A on bredzi. Jakieś głupoty. Jarosława Kaczyńskiego pan nie ma za żart. Dla nie. pana to jest nie. polityczny geniusz? To jest poważny polityk. Powinien zostać premierem? Nie, geniusz, wie pan. Geniusz to... Nie? To jest coś zupełnie jakby... Inna ale jakby się tak zastanowić, ma gigantyczny wpływ na geniusz, trzecią RP. Geniusz, który zniszczył tyle w ciągu tak krótkiego czasu, no to geniusz zniszczenia, tak, rzeczywiście. Panie profesorze, w dalszym ciągu sprawa pana Tomasza Komendy, który 18 lat spędził w więzieniu, jak się okazuje, no niezgodnie z prawem, został niesłusznie oskarżony. Ta sprawa rozgrzewa opinię publiczną. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że winni temu, że pan Komenda siedział w więzieniu, jest trzecia RP i cały ten system. Gazeta Wyborcza dotarła, czy też przypomniała wywiad, kiedy to Lech Kaczyński był ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym. No i on mówił między innymi, że należy oskarżyć tego Zbira. Czy Lech Kaczyński był częścią trzeciej RP i czy on mógł mieć wpływ na to, że niesłusznie skazano pana Tomasza Komendę?
Myślę, że nie bezpośrednio, natomiast pośrednio ze względu na całą politykę kryminalną, którą on prowadził i której celem było, jak się bardzo szybko okazało, budowanie pozycji politycznej na budowaniu napięcia, niechęci, złych słów, czyli ofiarą tego był polski system sprawiedliwości karnej. Polityk, który tak czyni, to w moim przekonaniu zły polityk. Mhm. I naturalnie to z perspektywy ówczesnego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Lecha Kaczyńskiego była świetna sprawa. Przedłożyli mu zainteresowani jego i być może to wszystko było w sumie pewną tragiczną, czarną komedią pomyłek. Wiedzieli, że on takich informacji o śledztwach prokuratorzy, którzy chcieli szybko awansować do prokuratury generalnej, z prokuratury apelacyjnej na przykład we Wrocławiu, na przykład, bo to nie tylko. Naturalnie takiemu szefowi przedstawiamy akta jakiejś ciekawej sprawy, bo to może oznaczać promocję. I on to otrzymywał. Lech Kaczyński mógł wykorzystać sprawę Tomasza Komendy. Prokurator generalny polecił swoim ludziom dokładnie sprawdzić tą sprawę, żeby tak się wypowiadać, bo przecież rozumiał ciężar swoich słów. Jeżeli mówi tego Zbira, trzeba aresztować. A dzisiaj wiemy, że na podstawie dokumentów z akt sprawy, które wtedy były bardzo poważne wątpliwości. Lech Kaczyński był współwinny krzywdy, jaką wyrządzono Tomaszowi Komendzie? W bardzo ogólnym sensie. Tak jak minister sprawiedliwości, prokurator generalny może być. Nie mamy dowodów, że on osobiście wydał polecenie. Nie, ale jest wywiad, jest rozmowa. No i w ten był ministrem, był prokuratorem. Prokuratorzy czytają takie informacje. Może być to odebrane jako próba nacisku. Jak nacisku, to już mówimy o konkretnej sprawie. Tego dokładnie nie wiemy. Natomiast budowanie atmosfery, że prokuratorze, jeżeli będziesz rzeczywiście tak, jak ja się tego domagam, i to była kwestia polityczna, czyli nie jednostkowa, w każdej sprawie praktycznie występować o areszt tymczasowy. Mhm. To są fakty. Lech Kaczyński mógł wykorzystać sprawę Tomasza Komendy do tego, żeby promować siebie jako niezłomnego szeryfa? Tą sprawę tak. Mhm. Oczywiście. Jeżeli takie papiery mu przedstawili prokuratorzy czy prokurator wrocławski, no to on to uznał. To jest sprawa, która mi pozwoli zrealizować tą politykę, która będzie mnie promowała politycznie również. Mhm. Czy to jest wada polityka? Nie. Wada kiepskiego polityka? Tak. A z tego punktu widzenia Lech Kaczyński nie był dobrym prokuratorem generalnym, ministrem sprawiedliwości, świetnym w rządzie Buzka. Byłem przecież doradcą w tym rządzie przez kilka lat. Związane to było między innymi z ustawą o IPN-ie. Świetnym ministrem, który zastopował falę przestępczości i poddał to skutecznej kontroli policyjnej, był minister Marek Biernacki. Mhm. To za jego czasów pojawiło się Centralne Biuro Śledcze. To za jego czasów pojawiła się, bo pisałem projekt tej ustawy, Krajowe Centrum Informacji. Ale Kaczyńskiego nie ocenia pan wysoko w tej roli? No w porównaniu do Biernackiego to sorry. Dwie kwestie na koniec, panie profesorze. Przepraszam, może Biernackiemu teraz robię krzywdę. Ale na pewno z mojej perspektywy to był bardzo sprawny minister, mający zaufanie wyższych oficerów policji. Oni oczekiwali takiego właśnie ministra, szefa policji. Dwie kwestie na koniec, panie profesorze. Dzisiaj 1 czerwca odbędzie się posiedzenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie zapytania, czy reforma systemu sądownictwa w Polsce nie stanowi zagrożenia dla uczciwego procesu Polaka, podejrzanego o przemyt narkotyków. Pan ma takie wrażenie, że jak to się może skończyć? Może być tak, że ten polski system sprawiedliwości może być problemem w takich relacjach naszych zagranicznych. Możemy być uważani za państwo, w którym nierespektowana jest praworządność? Ale już jesteśmy. Wie pan, gdyby było odwrotnie, załóżmy, jestem sędzią, ale nie irlandzkim, a polskim, i to Irlandia żąda wydania podejrzanego o serię poważnych przestępstw. I w Irlandii się dzieje to, co u nas się stało w ostatnich, to oczywiście, żebym zapytał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, od tego on jest, a jak Trybunał napisał niedawno w sprawie portugalskiej, Unia Europejska jest Unią Prawa. Czy
czy na tle niezwykle istotnej dla spoistości Europy, dla budowania, dla zwalczania kultury bezkarności, tego, że jest 28 państw przestępcom, tym bardzo energetycznym, mającym pieniądze, wobec tego ukrywać się, Unia stworzyła instrument bardzo, bardzo dobry, ale musi być to oparte na pełnym zaufaniu. Nie mówię na absolutnym, bo absolutne to jest zupełnie co innego. Na pełnym zaufaniu między nie tylko prawnikami, ale również instytucjami prawa, a przede wszystkim sądami. I gdybym był polskim sędzią i rzecz by dotyczyła żądania Republiki Irlandzkiej, tak samo bym zapytał Europejski Trybunał Sprawiedliwości, ponieważ jest realna wątpliwość. Tu nie chodzi o to, jak akcentuje to wiceminister Jaki, że przecież to jest oczywista sprawa. No ona jest, ale chodzi o wydanie. Sąd ma sądzić. I ta wątpliwość w moim przekonaniu, także z tego, co widziałem, co słyszałem, o czym rozmawiałem, o czym ze mną rozmawiali moi koledzy na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Padwie, jest powszechna w Europie wątpliwość co do naszej zdolności udźwigania, ustawicznego dźwigania odpowiedzialności za to, że my gwarantujemy a gwarantowaliśmy już tak było, ten sam system postępowania, oczywiście one mają specyfikę narodową i powinny mieć, ale co do zasad nie może być wątpliwości. I sąd zapytał. I dzisiaj pan może powiedzieć, że Polska nie jest państwem praworządnym? Nie jest. Na koniec pytanie z tej książki. Nie również... mówię tego z satysfakcją. Mówię o tym ze strasznym żalem. I w tej książce również na koniec padają pańskie słowa, mam wrażenie też również z żalem wypowiadane, że wybory 2019-2020 mogą nie być wolne i rzetelne. Tak, jakie ma pan przesłanki, żeby tego typu sądy wypowiadać? Naszym nieszczęściem jest kilku młodych polityków partii rządzącej, takich jak poseł Horała, można powiedzieć ojciec zmian, fatalnych zmian w kodeksie wyborczym, bardzo dobrej ustawie, konstytucyjnie ocenionej przez Trybunał Konstytucyjny na wniosek grupy posłów PiS-u i wcale to nie oznaczało, że Trybunał odrzucił wszystkie zarzuty. Nie, dla Trybunału było obojętne, kto składał wniosek, wyłącznie argumenty. I dowiadujemy się, że posłowie, tak jak nie wiedzieli, jak w ustawie zmieniającej ustawę o IPN-ie, że to wywoła kompletny chaos, załamanie się pozycji Polski także wobec Ameryki i z innych względów niezwykle ważnego dla nas partnera, jakim jest państwo Izrael, to naprawdę nie trzeba być geniuszem. No i jakie na pewno jest lata świetne od bycia geniuszem, ale inni powinni to widzieć. Pan Horała, młody, na pewno zdolny człowiek, ale niezdolny do tego, żeby pisać dobre prawo. I nagle się okazuje, że trzeba... A czasu jest coraz mniej. A zasady europejskie mówią, że zmian w prawie wyborczym nie należy wprowadzać na rok przed datą wyborów. Te wybory, które nas czekają, najbliższe parlamentarne, samorządowe. Ale przecież już się mówi o tym, że wybory samorządowe będą odłożone. Wie pan... Premier ostatnie, zaprzeczył. Ostatnie, temu. No zaprzeczył, ale ciekawe, ktoś to puścił i nie są... I, bo być może się okazało, że koszty polityczne będą za duże, ale z kolei nie będą w stanie przygotować rzetelnie tych wyborów, bo zlikwidowali, zniszczyli, zamordowali sądową kontrolę, sądowy nadzór, sądowy parasol nad wyborami. Te wybory mogą być sfałszowane? To był wielki sukces. Te wybory mogą być sfałszowane? To, że nie ma sędziów wyborczych, jest czymś, co jest jak nadciągająca bardzo ciężka burza. Widzimy to. Niekoniecznie musi się to skończyć katastrofalną ulewą. To może się rozejść. Ale ta burza nadciąga. I wobec tego, co się stało z ustawą o
kodeks wyborczy. W związku z tym, co już zostało zrobione, te dziwne typy nie badane dokładnie na tych sędziów, którzy mają kontrolować przebieg wyborów, a wybory w tak dużym państwie jak Polska toczą się ustawicznie, a to wójt umrze, a to... Tak. A wybory to oczywiście z reguły potężne konflikty między ludźmi, niesamowite ambicje, pieniądze i tak dalej. Nie mówię tylko o ogólnopolskich wyborach. I do tego są potrzebni sędziowie. Sędziów nie ma. To znaczy, że mogą być te wybory nietransparentne? Będą nietransparentne i będą prowadzone w taki sposób, że będą rodziły dodatkowe konflikty między Polakami. Wybory, dzień wyborów to ma być, i to jest kanon, to ma być święto demokracji, a nie jeszcze dodatkowe kopanie rowu pancernego między Polakami. Dziękuję bardzo. Rozmowę moim Państwa gościem pan profesor Andrzej Żopliński.